Dzisiaj konkretnie bardzo czcimy 97. rocznicę odejścia do nieba czcigodnego sługi Bożego księdza Józefa Melchiona Fordona. Dokładnie on zmarł 27 lutego. Trudno sobie nawet wyobrazić, myślę, że ten proces beatyfikacyjny czcigodnego sługi Bożego, który właśnie się już zakończył, a także to, co będzie się działo za jego wstawiennictwem, to dopiero będzie nam ukazywać jego wielkość, bo ciągle poznajemy i doświadczamy jego obecności, jego miłości, jego wielkości. My, szczególnie jako kapłani i jeszcze jako franciszkanie, związani z nimi, bardzo mu wiele zawdzięczający, ciągle na nowo odkrywamy jego wartość, jego wkład w duchowość. Szczególnie tutaj Dąbrowa był nie tylko budowniczym tego pięknego kościoła, do którego zresztą bardzo się poświęci, który później został właśnie bardzo prześladowany z tego powodu, ale to świadczyło i pozostaje po sobie dowód oddania ludziom, oddania swojego serca, swojej posługi, swojego kapłaństwa. Zapadł tutaj bardzo głęboko, nie tylko na mieszkańców Dąbrowy, ale okolic, nawet więcej, aż do Grodna docierała informacja o nim jako wspaniały kapłan, spowiednik, pełen dobroci, pełen życzliwości, mądrości takiej, której pomógł człowiekowi wyzwolić się z więzów jakichkolwiek grzechów i umiał każdego człowieka napełnić nadzieją i skierować do Chrystusa. I każdy przy z nim spotkaniu odchodził zadowolony, a przede wszystkim wiedział, jak ma dalej żyć. Już nie popełniał tych grzechów, które go sprowokowały właśnie do zła, do nieszczęścia, do szkody innym. Więc ojciec Melchior, my go tak nazywamy w zakonie, jest bardzo wielkim, wspaniałym darem dla naszego zakonu franciszkańskiego, do którego wstąpił w 1910 roku jako kapłan, właśnie wasz kapłan, nie tylko budowniczy, ale wspaniały spowiednik, kierownik duchowy, który przyczynił się zdecydowanie do odnowy, do uratowania naszego zakonu, który wiadomo po powstaniu styczniowym był zlikwidowany. Również i Grodno, gdzie właśnie się urodził, a później był proboszczem ksiądz Józef. Dąbrowie Białostockiej, w parafii pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika, mamy obchody 97. rocznicy śmierci sługi Bożego, księdza Józefa Melchiora Fordona. Z tej racji w ramach tych obchodów jest bardzo dużo takich duchowych inicjatyw. Zaczęliśmy wszystko od wieczoru uwielbienia, nocna adoracja, droga krzyżowa. Dzisiaj przeżywaliśmy oczywiście Eucharystię jako taki główny punkt obchodów o godzinie 11. W sposób bardzo podniosły prosiliśmy o beatyfikację naszego księdza proboszcza, budowniczego kościoła w Dąbrowie Białostockiej. I można by było powiedzieć na zakończenie tych obchodów, chcemy zaprezentować parafianom i przybyłym gościom spektakl ewangelizacyjny pod tytułem Tajemnica Spowiedzi. Z tej racji, że tegoroczne obchody poświęcone są tematowi spowiedzi. Ksiądz Józef Fordon był takim tytanem konfesjonału. Bardzo wielu ludzi się u niego spowiadało i dzięki temu nawracało się do Pana Boga. Ten spektakl jest przygotowany przez Białostocką Szkołę Nowej Ewangelizacji, a mówiąc bardziej precyzyjnie, przez Teatr Ewangelizacyjny, który działa w ramach tejże Szkoły Ewangelizacji. Został on przygotowany na podstawie prywatnych objawień Kataliny Rivas, które zostały zatwierdzone przez miejscowego biskupa.
Te objawienia ukazują, jak wielkim darem jest sakrament pokuty i pojednania. Jest to przede wszystkim spotkanie z miłosiernym Bogiem, który pragnie nas uwolnić z jarzma grzechu. Stąd chcemy przez ten spektakl w taki trochę nowy sposób, nowatorski sposób zachęcić przybyłych widzów do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w ramach trwającego Wielkiego Postu, a jednocześnie pokazać, że takim tytanem konfesjonału był właśnie nasz sługa Boży, ksiądz Józef Melchior Fordon. Naprzeciwko grupy osób czekających w kolejce do spowiedzi moim oczom ukazały się liczne cienie o ludzkich kształtach i głowach zwierząt. Pętały one powrozem szyję i czoło osoby, która szła do konfesjonału, szepcząc jej coś do ucha.